Dzień dobry. Ostatnie nagrania wszystkie były tajne ze względu na kontent, czasami na okoliczności przyrody. Dlatego też dzisiaj mam nadzieję, że uda się upublicznić, bo wiem, że wiele osób po prostu tęskni, a już zaczynamy, moi mili. Grudzień! Jest już taka atmosfera, proszę, misiowa. Jedziemy 1 grudzień roku 2001 i na pewno ostatni raz oglądacie ten slajd na kalendarzu z Teneryfy. Teneryfskie klimaty jeszcze są w wątpliwościach, bo Ludwiczek się nie odezwał. Pierwszy grudnia. Kac, lekkie sprzątanie, internet, SMS urodzinowy do Natalii. Zdecydowałam się na konto bankowe w Inteligo i wciągam w to Żannę. Pamiętam, potem przyszły do nas takie segregatory Inteligo. Patrz, jakie krótkie dni. 2 grudzień, Jan, ksiądz Kownacki, gawędziarz w zastępstwie. Internet niestety z R-Folkiem. Brak kontaktu. Wielki pocieszył mnie, że wszyscy leją na wydymałe, więc ja się na egzamin jutro nie wybieram. Dzięki wielki. Trzeci, na francuskim znów się dziś nie odzywałam. Nie wiem, jak ja to robię. Doprawdy, jak długo potrwa jeszcze to ściemnianie? No, zapisałam się na za trudną grupę. Tak samo jak i za godzinę będę świecić oczami. O Jezu. Dlatego wezmę okulary od razu. Żeby za mocno nie świecić. Na ergonomii też było o różnicach damsko-męskich, więc było wesoło. Ergonomia projekt, myślałam, że to potrwa chwilę, a on tak bajdurzył o wszystkim i niczym, wynalazkach i nożach samurajskich, że nas przetrzymał z Sylwkiem w grupie. Zdecydowaliśmy się na ergonomię wnętrza samochodu. A tak, Sylwek? By the way, jaki Sylwek? By the way, gdzie Sylwek? Bo ja już wiem, gdzie będę zsypka. Tylko ja się pytam, gdzie tańczymy i jaką sukienkę mam wziąć. Wielki przyniósł mi książkę z projektem podnośnika, ale zapomniał dyskietki. Poszłam więc do akademika, a tam siedział Wiertek, preparując ściągi na egzamin. Połamał długopisy i skonstruował schowek tamże. Siedziałam i przeszkadzałam mu. Zobaczyłam sobie, jak mieszka małżeństwo Gołębiewskich, Jarek i Kasia. Mają motor. Przyszedł Wielki z laborek, potem Bartek i Stasiu wpadł. I było śmiesznie. I odprowadziłam ich na egzamin, aż się spóźnili. Ja nie poszłam. Aż mi się ciepło zrobiło z wrażenia, że jestem na warunku. W domu telefon z Warszawy. Euromedia. Anna Żamojda, że robią nowy show muzyczny dla dwójki i oglądała nasze nagrania wcześniejsze i czy skołuje ekipę na 13, czteroosobową. Rozesłałam zaraz SMS-y. Żanna odmówiła, bo dziecko i praca. Roszkowska się zgodziła. Mielczarek, że nie wie. Po 2 godzinach odpowiedziałam, że owszem, skołuje ekipę. I podniecona poszłam rysować projekt na podstawie konstrukcji maszyn. Czwarty, Barburka. Projekt z PKM-ów znów zabrakło dla nas czasu, to znaczy mnie, Sandry, Mosaka, a reszta dostała pały, bo mieli niekompletne. Zrobiło się bardzo groźnie. Pobiegłam na gadu-gadu, bo mieli rozdawać planery. Nie, pobiegłam na GG, to znaczy pobiegłam na gmach główny. Bo mieli rozdawać planery akademickie, ale nie było. Za to tłum troli, nie wiem, ludzi, o. Wtedy jeszcze troli nie było. Wróciłyśmy na wykład silników. Pawełek przyniósł mi teksty Michaela Jacksona z Invincible, bo koleżanka wygrała. W przerwie znów bieg do gmachu głównego i znów na nic. Cholernie zimno dziś.